Radio DTR Trzebnica i już. Damian Żuber, menadżer do spraw marketingu w spółce Stawy Minickie S.A. Panie Damianie, dzisiaj tak akurat po pięknym, długim weekendzie, lekko ciepłym, zawitałem do Was na Stawy Milickie i chciałbym się dowiedzieć, co ciekawego dzieje się w Stawach Milickich, jednym z chyba największych kompleksów hodowlanych, bo i dużo się przez wiele lat zmieniło u Was. Jakby Pan opisał przedsiębiorstwo Stawy Milickie i tą Waszą działalność w obszarze baryczy, bo to jesteście też i w Natura 2000, hodowlą ryb się zajmujecie, produkcją też ubocznych rzeczy, no i turystyką. Jakby nie było, prawie orkiestra przedsiębiorstwa. Dokładnie, tak jak pan wspomniał, Stawy Milickie to jest największy kompleks stawów hodowlanych w Europie. Obecnie to jest ponad 6,5 tysiąca hektarów lustra wody, blisko 300 zbiorników. No i tutaj nasza działalność opisana w statucie, no to jest kilka takich gałęzi. Najważniejszą z nich oczywiście jest hodowla ryb, która prowadzona jest na 5 kompleksach. Na kompleksie Ruda Słowacka, w którym znajdujemy się właśnie teraz. Bardziej na zachód kompleks Radziąc i na wschodzie mamy kompleks Krośnice, kompleks Stawno i kompleks Potasznia. To oczywiście są wszystko osobne zakłady rybackie, które wchodzą w skład całościowy Stawów Milickich. No, oprócz właśnie tej hodowli ryb zajmujemy się też ochroną środowiska, ponieważ większość naszych stawów znajduje się na terenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie, który został utworzony w 1963 roku, więc w tym roku będzie 60-lecie powstania właśnie tego rezerwatu, więc tutaj też ochrona środowiska związana przede wszystkim z ptakami. Mamy tutaj no prawie 2/3 populacji ptaków wodnych, które występują w Polsce, żyją na stawach milickich, więc tutaj też dużo pracy włożone jest właśnie w ochronę tych siedlisk wodno-błotnych ptaków. No i taka trzecia, powiedzmy najważniejsza nasza strona działalności, no to turystyka i wszystko, co z turystyką związane, więc też edukacja ekologiczna, wspieranie mieszkańców, rozwój gospodarczy regionu, więc tych gałęzi działalności jest bardzo dużo i tutaj staramy się działać równie mocno na wszystkich tych polach. Jeżeli chodzi o taki aspekt hodowla, ptactwo, to tak chciałbym się zapytać pod kątem środowiska wędkarskiego. W środowisku wędkarskim ciągle uważają, że całe ptactwo, które jest w pobliżu rzek, w pobliżu jezior i tak dalej, niszczy całą populację albo część populacji ryb. Jak to z punktu widzenia hodowli, no, ma się ta kwestia taka dosyć newralgiczna, prawda? Bo przyroda żyje na tych waszych, ptactwo żyje na tych waszych, to nie tylko ptaki. I są i inne zwierzęta, które korzystają z waszych akwenów. Jak to wpływa na gospodarkę? No tutaj... Czy to jest jakaś symbioza, czy to jest po prostu już wliczone jakby w koszty utrzymania tego? Tak, jest symbioza. No to jest jeden z niewielu terenów takich właśnie powiedzmy rybacko-przyrodniczych, gdzie człowiek no, współpracuje z tą przyrodą bardzo mocno. Oczywiście nie obywa się bez strat w hodowli, to jest jakby wliczone no, w działalność tego miejsca. Mamy rezerwat przyrody, możemy
działać tylko w pewnym zakresie na tych terenach. To też nie jest tak, że możemy robić co chcemy. Wszystkie jakieś większe prace, które są prowadzone na stawach czy w ich pobliżu, muszą być konsultowane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. I oczywiście te straty w rybach są bardzo duże. Tutaj mogę tak procentowo powiedzieć, no, w porównaniu do tego, co wpuszczamy, powiedzmy, w maju, tak, po tarle, no to odławiamy z tego jakieś 2%. Więc to jest naprawdę mało, no ale to się wiąże z tym wszystkim, co jest po drodze. Produkcja karpia trwa 3 lata, więc te straty oczywiście występują w każdym roku, od na rybku poprzez kroczek, kończąc na rybie handlowej. Największe straty oczywiście powodowane tutaj są przez kormorany. Mamy tutaj na terenie Stawów Milickich dwie kolonie, około 2000 osobników. To się zmienia oczywiście, ale to jest około 2000 osobników, czasem więcej, czasem mniej, więc jeden kormoran no może zjeść dziennie tyle ryby, ile sam waży. Więc to jest powiedzmy około kilograma, więc proszę sobie tak policzyć, ile tych ryb te kormorany tutaj zjadają. Tym bardziej, że ze względu na to, że powierzchnia tych stawów na przykład handlowych jest bardzo duża, to są stawy powiedzmy powyżej 100 hektarów, a zdarzają się nawet takie, które mają 300. No nie ma możliwości zabezpieczenia się przed drapieżnikami. Na przykład na północy Szwedzi czy Finowie stosują siatki na swoich stawach mniejszych, dzięki czemu no, te ptaki drapieżne nie mają dostępu do wody. No u nas niestety jest to niemożliwe no, ze względu na powierzchnię tych stawów, ale też na to, że jest rezerwat. I po prostu takich rzeczy nie można robić. No kiedyś obliczono, że to jest około 500 ton ryby rocznie. Mamy strat spowodowanych przez ptaki. Podejrzewam, że teraz może być to nawet więcej. A jak to się ma do efektów hodowlanych? Bo jeżeli 500 ton szacujecie, że takie mogą być straty, cirką więcej, to ile musicie wyprodukować albo ile musicie włożyć w to, żeby to jakoś się tam opłacało? To powiem tak, że tu jakby ciężko to jest obliczyć. No te straty wiadomo są duże. Ale tak procentowo? No to dwa razy tyle powiedzmy, raz tyle odławiamy, czyli mamy powiedzmy 500 ton strat, drugie tyle odławiamy. To też ciężko określić, bo są lata, kiedy jest więcej, są lata, kiedy jest mniej. To wszystko też jest związane z suszą, która u nas na przykład wystąpiła w 2019 roku, bardzo duża, więc wtedy było bardzo dużo strat, no też spowodowanych temperaturami. W zeszłym roku było podobnie. No dla przykładu podam, że niektóre stawy, które były zaplanowane do odłowu na wrzesień, październik, musieliśmy odławiać już w czerwcu z powodu braku wody i wysokich temperatur, więc tutaj też jakby te straty no, są wliczone, no i jakby tutaj nic z tym nie możemy zrobić. To się wiąże też no, z prawami natury, pogody, więc to jest tak jak z rolnictwem. Tutaj przyjdzie susza i mamy no, straty rzędu powiedzmy 90%. Bo to tak też przekłada się też i na samą otoczkę przyrody, prawda? Jeżeli jest ograniczony dostęp do pokarmu, to i też ptactwa nie ma tyle w następnym pokoleniu. Więc dokładnie, to jest jakaś taka symbioza. Dokładnie, to wszystko jakby jest ze sobą ściśle związane tutaj. No, tak powiem jeszcze, bo nie wszyscy może zdają sobie z tego sprawę. My karmimy tutaj ryby tylko naturalnymi zbożami. To jest kukurydza i pszenica, bądź mączka kukurydziana dla tych mniejszych ryb, czyli w lęgu i na rybku.
No i co ciekawe, tą paszę, którą my karmimy te ryby, też zjadają ptaki. One już wiedzą, w których miejscach jest karmione, dokładnie w jakie dni i one już czekają, więc łabędzie, kaczki, łyski, inne ptaki, które powiedzmy nie spowodują nam strat w rybostanie. W rybostanie, no powodują nam straty w samej karmie, którą dajemy tym rybom. Czyli tak na dobrą sprawę karmicie bardzo duże zoo. Dokładnie. Jakby można powiedzieć, że każde... Poza drapieżnikami każde, pozostałe. Tak, zwierzę czy ptak żyjący w rezerwacie no w jakimś stopniu też uszczupla nasze zasoby, które też no, w tą hodowlę inwestujemy. Czy jeżeli tak rozwijając jeszcze trochę taki wątek wędkarski, czy ten aspekt, bo u was nie ma, poza tym tutaj miejscem, gdzie jesteśmy, czyli w Rudzie Sułowskiej, są dwa takie malutkie akweny, których wędkarze mogą sobie odłowić. Dlaczego u was przy takim dużym areale nie ma takich akwenów stricto wędkarskim? Choć był jeden. Tak, no akurat to łowisko, które znajduje się w Rudzie Sułowskiej, no to są dwa zbiorniki po 1 hektarze. To jest łowisko komercyjne, czynne praktycznie przez cały sezon turystyczny. No i oczywiście tutaj jest też, można kupić rybę, smażalnia jest i tak dalej. Ale wracając do tego sportowego łowienia ryb, to tutaj mieliśmy łowisko Rudy, które znajdowało się na stawie, który był poza rezerwatem. To był też staw blisko 100 hektarowy. Mieliśmy tam 50 stanowisk. Z taką wielką wyspą. Dokładnie. No i tam mieliśmy właśnie wpuszczone te największe karpie. Największe chyba miał nawet ponad 20 kg już później, bo to łowisko było otwarte przez parę lat. Ale samo zamknięcie tego łowiska, no to wiązało się przede wszystkim ze stroną finansową. My nie zarabialiśmy tyle, żeby nam się opłacało to prowadzić. No i też były duże straty w samych rybach. Więc prawdopodobnie było tak, że te ryby były wywożone z łowiska. No ze względu na to, że to też była duża powierzchnia i nie można ale by było ja pamiętam, tego że tam, przypilnować. No tak. To fakt, że to było, a szczególnie tam hen pod lasem, dokładnie. Po drugiej stronie były najbardziej zajmowane. Linia brzegowa no, tego stawu no, ma ponad 5 kilometrów, więc przypilnowanie tego wszystkiego no, to potrzebowałoby, nie wiem, 10 ludzi, tak? I jakieś posterunki, więc to nie było możliwe no, ze względów finansowych, żeby tyle ludzi tam było zatrudnionych. Oczywiście odbywały się tam duże zawody, no dosyć popularne było to łowisko, no, ale mówię tutaj ze względów finansowych zarząd spółki podjął taką decyzję, że niestety to łowisko będzie zamknięte. I ten akwen został już stricte hodowlany? Tak, on też wcześniej był stawem hodowlanym, więc z powrotem jakby przywróciliśmy ten normalny cykl produkcyjny. No i obecnie też jeszcze dodam, bo też może nie wszyscy wiedzą, na tym stawie znajdują się też na tych właśnie wyspach kolonie mewy śmieszki, jedne z nielicznych w Polsce, tu jest chyba z tego co dobrze pamiętam największa kolonia tych ptaków, więc też to jest, mimo tego, że to jest staw poza rezerwatem, no też są jest szczególnie chroniony przez ornitologów. Pamiętam, bo z młodzieżą tam byłem na tym stawie i spędziliśmy prawie noc na tym, ale burza nas przegnała i tam tak, próbowaliśmy. To też świetne miejsce, bo ono znajduje się przy lasach Nadleśnictwa Żmigród, więc tam też świetne tereny, jeżeli chodzi o rykowisko, więc tam też wędkarze byli z tego powodu mega też zadowoleni, bo tam no bliskość natury też dużo dawała, bo tu, no, co by nie powiedzieć o wędkarzach, oni jadą też po to na ryby, żeby obcować z tą naturą. Oczywiście zdarzają się te wyjątki, o których wspomniał pan wcześniej. Natomiast poza wędkarstwem, raczej poza taką hodowlą, ryby sprzedajecie tylko i wyłącznie tutaj lokalnie, czy jest to szersza produkcja? Bo to ileś tam set ton, tak mogę tak, mówić, czy tysiące ton? Setki ton. Setki ton.
Tak, oczywiście mamy tutaj punkt sprzedaży, który jest otwarty przez cały rok w Rudzie Słowskiej, gdzie można kupić no, karpia i inne ryby słodkowodne. No, oczywiście karp jest rybą tą naszą, której najwięcej hodujemy. Ale drapieżnika też można kupić. Tak, mamy szczupaka, jesiotra bądź suma. Oczywiście też w zależności od pory roku no, ta dostępność się zmienia. Wiadomo, że w czasie odłowów, czyli od września do grudnia ta ryba będzie zawsze dostępna. No, w innych miesiącach to też zależnie od tego, ile tej ryby odłowiliśmy, ile jest w magazynach. Dodatkowo mamy też przetwórnie, więc sprzedajemy nie tylko ryby żywe, ale też już przetworzone filety, tuszki, putusze, dzwonko i to jest już pakowane w tackach. Też można kupić u nas tutaj na miejscu w sklepie firmowym, ale sprzedajemy też we Wrocławiu w sklepach Carrefour. Czyli ta produkcja jest na tyle szeroka, że pozwala wam w dużym stopniu zniwelować te wszystkie straty, bo i turystyka jeszcze do tego wszystkiego dochodzi. Tak, no mamy hotel, restaurację, więc powiedzmy, że te koszty w jakimś stopniu są zbilansowane. Oczywiście nie, no jakby te środki, które zarobimy na hotelu, na restauracji, nie wystarczają nam na to, żeby pokryć te straty, które związane są z hodowlą. Duże nasze koszty jakby operacyjne wiążą się, tak jak wcześniej wspominałem, z opieką nad rezerwatem i ochroną środowiska. Koszenie wszystkich grobli, oznaczanie gniazd, wynajęcie ornitologów, to są potężne pieniądze. No to jest, tak jak wspominałem, też duży obszar, no to jest ponad 6,5 tysiąca hektarów stawów. Więc te wszystkie miejsca no, muszą być utrzymane w należytym sposób, więc groble muszą być wykoszone, wykaszana też jest trzcina, więc to są ogromne koszta i tutaj no, duża większość naszych środków idzie właśnie na tą działalność. Jeżeli chodzi o turystykę, to co tutaj jest najbardziej ciekawego, bo na pewno gminy współpracują z wami, bo budują ścieżki rowerowe. Dokładnie, no tutaj można na terenie Doliny Baryczy, Stawów Iminickich uprawiać kilka aktywności. Taką najpopularniejszą no to jest jazda na rowerze. Dolina Baryczy znana jest z tego, no nazywana jest powiedzmy dolnośląską krainą rowerową, taką stolicą rowerową Dolnego Śląska i tak rzeczywiście jest. Mamy ponad 500 kilometrów szlaków rowerowych. Po płaskich terenach, w dużej mierze przebiegają one przez rezerwat lub po obrzeżach rezerwatu, więc można jeździć groblami, świetne ścieżki, ale też lasy, pola, to też są ciekawe miejsca, jeżeli chodzi o Dolinę Baryczy. Szczególnie wtedy, Baryczy. Kiedy jest ptactwo. Dokładnie, więc rowery, najważniejsza chyba gałąź, jeżeli robi się tylko ciepło, to można zauważyć tutaj mnóstwo osób, które przyjeżdżają do nas przede wszystkim z okolic Wrocławia, Poznania, bo też jest dosyć blisko i tych rowerzystów z roku na rok jest coraz więcej. Oczywiście odpowiednia infrastruktura no tutaj też jest budowana dla nich, wiaty, przystanki, też wspomnę może tutaj o właśnie ścieżce rowerowej śladem dawnej kolejki wąskotorowej, która też niedawno została rozbudowana, więc można praktycznie powiedzmy z Trzebnicy przejechać do nas, do Milicza i dalej do Wrocławia tą ścieżką. Drugim takim najczęściej chyba wybieranym sposobem na zwiedzanie naszej doliny jest kajakarstwo. Mamy rzekę Barycz, którą można spływać, ale też jej dopływami, więc tutaj szczególnie właśnie w weekendy od majówki no, zaczyna się napływ tych kajakarzy na właśnie miejscach wodowania. No, rano jest mnóstwo tych kajaków wodowanych. No i mnóstwo jest śmieci. Jak sobie z tym radzicie? Tak, no tutaj jakby najważniejsza jest edukacja turystów. Ja jestem zdania, że wszystkie śmieci turysta powinien po prostu zabrać ze sobą. No różni są turyści, jakby kwestia też nauczenia wszystkich, żeby zachowywać się odpowiednio jest ciężka.
No bo już nie wspomnę o tym, że drą się, dokładnie, zachowują się jakby po prostu pierwszy raz. Dokładnie, tak. No, największy taki problem może nie jest też ze śmieciami, ale też z tym, że dużo ludzi łamie zakazy, które tutaj są. Bo mimo... Ale to wynika z braku edukacji, czy tych organizatorów, którzy nie przygotowują ludzi do tego? To i to. Myślę, że jakby, jeżeli chodzi o sam teren, on jest bardzo dobrze oznaczony. Miejsca w rezerwacie, które, do których zabroniony jest dostęp, no, tak, są to oznaczone to przez szlablany, przez tablice. Ale czytelne zresztą wszędzie. Tak, dość często się zdarza, że ludzie po prostu przechodzą pod szlabanami, przejeżdżają przez rezerwat. No i dość często też te osoby są agresywne, kiedy im się zwróci uwagę, bo przecież tak, on przyjechał, on chce wszędzie wjechać, on musi wszystko zobaczyć. No w ten sposób no, działamy no, nie tylko na nieswoją niekorzyść, bo jest tutaj Straż Rybacka, która pilnuje porządku i wystawia mandaty, ale przede wszystkim no, działamy na niekorzyść przyrody, bo no, stwarzamy niepokój dla tych przede wszystkim ptaków, ale też innych zwierząt, które mieszkają w rezerwacie. No i to jest szczególnie niebezpieczne w okresie lęgowym, bo to może powodować, że ptaki po prostu porzucają gniazda. Będą agresywne, albo też i będą agresywne. Porzucają gniazda, więc straty też, dobrostanie ptaków. No ale tu jakby ten teren jest też bardzo duży i bardzo ciężko tych wszystkich ludzi upilnować. No tych ścieżek, tych kompleksów jest bardzo dużo. No i tak jak mówię, no jedynym tutaj jakby receptą na to jest budowanie jak największej ilości ścieżek edukacyjnych i miejsc dzieci turystów. Rozmawiałem z burmistrzem Milicza i zadałem mu takie pytanie, czy nie obawia się zadeptania przez turystów. No tak, tak jak wspomniałem, tych turystów z roku na rok jest coraz więcej. My staramy się no przede wszystkim u siebie edukować na wszystkich właśnie też wydarzeniach, zwracać na to bardzo dużą uwagę, żeby właśnie no, kierować tych ludzi w te miejsca, które są przystosowane dla turystów. Mamy też sieć czatowni, sieć wież obserwacyjnych, z których te ptaki można obserwować. Więc to nie jest tak, że trzeba wejść gdzieś do rezerwatu, żeby zobaczyć coś niezwykłego, bo te rzeczy są dostępne no, dla wszystkich z tych miejsc ogólnodostępnych. No tylko trzeba po prostu troszkę... Zresztą to specjaliści wybierają, prawda? Dokładnie. To są fani, którzy potrafią pokazać tą przyrodę, bo są różne te miejsca do obserwowania. Dla tych, którzy nie byli, to może być to zaskoczeniem, że to nie jest tylko otwarta przestrzeń, ale są to takie ścianki ala, które maskują z okienkami. Dokładnie. Czatownie, wieże, które są w jakimś tam stopniu zamaskowane. Tu też sugerowałbym, żeby, no bo też tak właśnie te narzekania, że nie można czegoś zobaczyć, bo to trzeba wejść do rezerwatu. No wiadomo, że jeżeli jedziemy na ścieżkę, gdzie jest 100 innych osób, to ciężko będzie coś zobaczyć, albo zobaczymy to, ale to będzie daleko, no bo wiadomo. Więc ja bym sugerował też właśnie turystom, żeby jeżeli chcą rzeczywiście zobaczyć tą przyrodę na stawach, to trzeba się wybrać wcześniej rano, kiedy innych turystów po prostu tam nie ma. I rzeczywiście rano wcześniej też ta przyroda dopiero się budzi tak, do życia. Przypomnijmy, tak? Że tak trzecia rano. To trzeba było tak o trzeciej wstać, żeby o czwartej, tak, w lato. Tak. Szczególnie, że jasno to już się robi o piątej rano, czasami wcześniej. Więc warto. Ale to życie już słychać. Dokładnie, wtedy. Dokładnie, więc warto być na szlaku już o godzinie powiedzmy 4:30 czy 4:00 i do tej nawet 8:00 rano sobie pochodzić. Wtedy, no tak jak mówię, turystów w większości nie ma i naprawdę można wiele rzeczy zobaczyć. Też bym polecał, oczywiście wiadomo, że w lato tych ptaków i tych zwierząt będzie mniej, jest gorąco, one się chowają też na wyspach, w trzcinach. Ale najlepiej przyjechać do nas na jesień, czyli w okresie odłowów, jesiennych przelotów. Wtedy tych ptaków mamy najwięcej i one są łatwo, powiedzmy, łatwe do obserwowania. Bo jeżeli woda jest ze stawu spuszczona, to wtedy, powiedzmy, przylatuje 20-30 bielików na staw, żeby najeść się ryb.
I możemy normalnie z brzegu, z grobli zobaczyć z lornetki. I to nie jest przesada, bo ja widziałem je takich siedem. Dokładnie. Jak się poderwą, robią wrażenie. Dokładnie. Takie, no, te do 10 sztuk to jest zawsze na stawie, kiedy jest odławiany. A najwięcej było na stawach jelenich. Nie pamiętam już dokładnie na którym, ale na jamniku, przepraszam, nie na jelenich, na jamniku. To w jednej chwili było ponad 130 bielików na jednym stawie. Mam też zdjęcia, więc jakby można to nawet gdzieś tam policzyć. Więc to też takie są niesamowite momenty i tak jak mówię, najlepiej to właśnie przyjechać w październiku, w listopadzie, no bo też wtedy jest najwięcej ptaków, to jest około 60 do 80 tysięcy nawet ptaków wtedy jest na stawach, więc warto wtedy sobie przyjechać właśnie. No cóż, czego można jakby wam jeszcze życzyć i czego oczekujecie od ludzi, od turystów, od biznesu? Oczywiście zapraszamy wszystkich, bo wstęp na stawie jest bezpłatny. Każdy może tu przyjechać, zwiedzać. Tak jak wspomniałem, dla nas najważniejsze jest to, żeby no, żyć w zgodzie z tą naturą, tak? Wchodzić tylko w te miejsca, które są ogólnodostępne. Nie niszczyć też infrastruktury. Bardzo często się zdarza, że te czatownie, miejsca postojowe są też niszczone przez turystów, czy też przez mieszkańców, ciężko powiedzieć. Dwa lata temu no też spalono z jedną nawet z czatowni, która znajdowała się w naszym terenie. Tam teraz zrobiliśmy wyjatę, więc to są takie dosyć przykre sytuacje. Oczywiście większość turystów jednak jest wyedukowana. Oni tu przyjeżdżają, żeby no zetknąć się z tą naturą, bo jest ona niezwykła. To jest jeden z no, takich błotnowodnych terenów na świecie najcenniejszych. No, należy też do takiej sieci Living Lakes, do której no, należy na przykład jezioro Titicaca czy Baikał, więc to jest niezwykłe miejsce, więc zapraszamy wszystkich serdecznie. Tak jak wspominałem, na rowery, na kajaki, na wycieczki piesze, na birdwatching, więc no tego sobie życzymy, żeby tych turystów było. Radio DTR, Trzebnica i już.